Witam Państwa w kolejnym wydaniu Co nam w duszy gra. Dzisiaj gra nam po prostu miłość. Specjalnie dla Państwa zbudowaliśmy ogrody miłosne. A przewodniczką w tych ogrodach będzie Grażyna Torwicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. A w tych ogrodach miłosnych nasz amor Zbigniew Górny i jego anioły. Szanowni Państwo, the power of love to po angielsku znaczy potęga miłości. Co po polsku znaczy potęga miłości, to nie muszę Państwu tłumaczyć. Ale właśnie piosenkę, która o tym mówi, zaśpiewa w naszym programie duet niezwykły, bo uprzedzam, że takie niezwykłe duety dzisiejszego wieczoru będą nam towarzyszyć. Oto po raz pierwszy razem, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, ale po raz pierwszy w programie Co nam w duszy gra, Małgorzata Ostrowska i Michał Milowicz. Michał Milowicz. Duet stworzony specjalnie dla programu Co nam w duszy gra. Dziękujemy Wam bardzo. Teraz chcemy przedstawić Państwu kolejną debiutantkę. Bardzo młoda wokalistka, która w tej chwili jest studentką czwartego roku Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Akademii Muzycznej w Katowicach i zaśpiewa piosenkę, którą kiedyś śpiewa do dzisiaj, Grażyna Łobaszewska. To bardzo piękna piosenka. Śpiewa ją teraz u nas Anna Szarmach. Przywitajmy ją w piosence Gdybyś.
Boże, zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź choć grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał żal. Więc jeszcze czas, byś niebo skradł. Więc gdybyś innym ptakiem był, to jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic. Innym ptakiem być, by w słońca gniazda wić. Czy widzieć chcę, może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen. Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, jeszcze nic, by innym ptakiem być, by w słońca gniazda bić. Więc ty byś innym ptakiem, ty byś od słońca gniazda bić. To jeszcze nic, naprawdę jeszcze nic, by innym ptakiem być, by w słońca gniazda. Ania Szarmat. Thank you.
pokrywałaś ty mnie, dziewczyno. Stałaś tuż obok mnie, bałaś się, że ja mogę ci zginąć. W oczach miałaś to coś, nie wiem co, lecz dziękuję ci za to, że zabrałaś mi serce i osłodziłaś mi lato. Dziewczyno, że państwo czują bluesa. To jeszcze raz zaklaszczemy sobie, dobrze? Uwaga! Sza-la-la-la, złap mnie śmiało pod ramię. Sza-la-la-la, wyznaj mi swe pragnienia. Sza-la-la-la, przedstaw mnie swoje nowe. Katarzyna Jamrus, Krzysztof Respondek. Z całego serca życzę ci uśmiechów słońca na twarzy. Pamiętają państwo, co to za piosenka? No nie, już zapomnieliście Skaldów? No Skaldowie! Piękna piosenka zespołu Skaldowie, a u nas zaśpiewa ją znowu nowa twarz, debiutant. Nowy przyjaciel naszego programu. Ja tylko powiem, że w momencie, kiedy zaprosiłem tego młodego dżentelmena do programu i zaproponowałem mu piosenkę z całego serca, on jest tak młody, że on nawet nie wiedział, że ona istnieje. A teraz powiedział, że to jest jego ulubiona piosenka. Kuba. Dadach. Jeszcze tyle ma się zdarzyć. Jest jedna droga, którą warto pójść. Spojrzenia twoje drogowskazy. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie mym, tyle barw, nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy. Jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Nie pytaj, dokąd nas prowadzi czas. Nie próbuj drogi naszej nazwać. Żyjemy chwilą, która dla nas trwa. Tak zapisane było w gwiazdach. Z całego serca
życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie mym, tyle barw nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy i jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie mym, tyle barw na twój tęcz i złoty. Życzę ci uśmiechów słońca na twarzy i jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. W rozmowach wszystkich naszych. Kuba Badach. Tak, tak, z całego serca życzę ci sukcesów, Kuba. Proszę, sukcesów ci życzę. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że swego czasu otworzyliśmy w programie Co nam w duszy gra? Kącik dla uzdolnionych amatorów, w którym wystąpić może właściwie każdy, kto ma choć odrobinę talentu i jakiś pomysł na to, co chce państwu zaprezentować. I oto chcemy przedstawić państwu dzisiaj taki duet. Talent naprawdę ogromny. No a to, co chcą państwu zaprezentować, to już ocenią państwo sami. Ty się pojawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. I z wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukasz mego ciała. Szepnę namiętne, w twych uszach brzmi. Patrzę na ekran i ciągle mi mało. Mejcy Coliny z kanału TV. Siolala, siolala. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Sialala, 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 mydełko fa. Sialala, 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 mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę. Domek z debutu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbyś mnie mydlić, mydełkę fa. Byłoby fajnie, szaba da da da. Dmuchałbyś sobie z mydła balony. Byłbyś szczęśliwy i zadowolony. Ty ja, ty ja, ty ja. Mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie,
ciebie poważne plany. Chcę ciebie poznać, bo jestem na ziarę. Edyta Jungowska i Zbigniew Buczkowski. Proszę Państwa, my otwieramy przed Państwem serca. Zwierzamy się, ale być może i Państwo chcieliby nam się zwierzyć ze swoich miłości, może pierwszych miłości, albo ze swoich zmartwień, że coś tam się nie układa. Teraz się zacznie dopiero. I co? Czy ja mógłbym, Pani Grażyno? No proszę bardzo. Można? Proszę, zapraszam, zapraszam, bo dzień skoro dobry, dzień sam dobry. Pan chce coś opowiedzieć dzień nam dobry. O miłości, to ja się bardzo cieszę, bo można? Widzę, że... ja bardzo przepraszam, ja nie chcę być natrętny, ale wie pani co? Powiem pani w imieniu wszystkich mężczyzn tu, że pani to piękna kobieta jest. Tak, dziękuję tak. panu bardzo. Dziękuję, może pan wrócić na pani miejsce. Pani Grażyno, nie, muszę się wytłumaczyć. Wie pani, dlaczego to powiedziałem? Bo program jest o miłości, tak? Tak, oczywiście. O miłości. I te piosenki, pani Grażyno, to one mają prowokować do miłości. Mam nadzieję, że prowokują. Ale widzi pani, coś się nie zgadza, bo ja myślę, że to nie tylko mężczyzna powinien kochać kobietę, tylko odwrotnie też powinno być, tak? Na przykład żona męża powinna kochać. No, w końcu mamy równouprawnienie, oczywiście, że tak. No, a żony nie kochają mężów. Ale co pan opowiada? Nie kochają mężów, pani Grażyno. Mało tego, denerwują pani Grażyno mężów, tak. Naprawdę. I teraz okazję mam, dlatego muszę to załatwić. Wie pani, co powinien zrobić? Prawdziwy taki hop, jak se nie może z żoną poradzić w domu? No. Wie pani co? Spakować się i odejść na jakiś czas. Tak, wtedy żona doceni, jakiego miała dobrego męża. Tak powinien zrobić facet. Wie pani? Odejść i założyć sobie rodzinę zastępczą. Niech pani patrzy, jak się podobało panom, nie? Dobrze, ja widzę, że pan ma nam coś więcej do opowiedzenia, to zapraszam na scenę. Mogę, tak? Będzie pana lepiej widać i słychać. Mogę, ojej. Tak, nie, no widzę, że już nie powstrzymam pana, to proszę bardzo. Specjalnie takie kółeczko namalowali. Proszę. Tutaj, tak? Proszę bardzo. Tak. Dzięki. Na czym polega rodzina zastępcza? To jest tak, że z tą nową żoną już się śpi, ale jeszcze jej się nie daje wypłaty. Bo może się zepsuć. Wierzcie mi, naprawdę, kobiety mają łatwo w życiu. A hopy całe życie pod górkę. Całe życie. W moim mieście jest taka gazeta, taki przykład państwu powiem. Jest taka gazeta, co tydzień drukują zdjęcia, jak jakoś paramo złote gody. Takie fajne, malutkie zdjęcia. Od 5 lat wycinam te zdjęcia i wierzcie mi, jeszcze nie widział zdjęcia, na którym hobby się cieszył. Nie zdarzyło mi się. Ta kobitka zawsze uśmiechnięta od ucha do ucha. Dauerwela na piwie jeszcze czuć. Sukienka za 10 baniek. A obok stoi ta pierdoła. Ta ofiara losu. Garniturek wyświechtany jeszcze z weselą. Ona już 6 karaków zdarła w tym czasie, a on się tyle dorobił. Bo on nie chce mieć tego zdjęcia. On nie chce, ale on jest terroryzowany. Ona go na siłę zaciągła do fotografa, żeby wszystkie sąsiadki widziały, co można zrobić z porządnego hopa. Wierzcie mi, urodzić się mężczyzną to jest gehenna. Gehenna. Co taki facet ma z życia? Haruje jak wół cały miesiąc, żeby zarobić parę groszy na rodzinę. A potem co? Wypłata musi oddać obcej osobie. Obce, już się panie obrażają. Cudze żeście są. Proszę panią, mąż ma iść do matki z pieniędzmi.
To jest rodzina. Tak jest. Wszystko kobiety nam odebrały, wszystko. Kobieta, jak ona wyciera podłoga, jest tak schylona i zaczyna ją łupać w krzyżu, to ona wie, że żyje. Ona wie, że funkcjonuje w ogóle. Jak wiesz, firanki drętwiają jej ręce, ogarnia ją taką zaduma, ona mówi, moje ręce, ja mam ręce. My, hopy, my nie mamy takich uczuć. Bo nawet Bóg nie był sprawiedliwy do końca, jak zsyłał na ludzkość różne dary. Największy dar otrzymała kobieta. Kobieta może rodzić. A facet co? Najwyżej kamienie nerkowe. Tak. Jo jest Ślązok, Hanys z dziada pradziada. Dlatego jo jest twardy facet. U mnie w domu jest tak, że co sobota, jak josem myja klatka schodowa. Podchodzi do mnie mój sąsiad z centralnej Polski i mówi, Gregor, ty myjesz klatka schodowa. Ja mówię, tak. Wiesz dlaczego? Bo ja w domu rządzę, robię to, co lubię, wiesz? Twardy hop. I jeszcze jedno, drodzy państwo. U mnie jeszcze jest dodatkowo tak, że jak ja w domu biera pranie, to moja żona musi mi pomagać. Bo ja jest twardy hop. Bardzo panu dziękuję, bo to jest gwarancja pięknej i czystej miłości. Pana nazwisko, przepraszam? Gregor Poloczek. Gregor Poloczek. Zapraszam pana wobec tego do nas na ławeczkę. Skoro już pan zadebiutował w tym programie, niech pan z nami pozostanie i posłucha pięknej, pięknej piosenki w wykonaniu uroczej Hanny Śleszyńskiej. Dlaczego na tym świecie czasem tak się dziwnie plecie, że biedne serce jest wciąż w rozterce i mało tak w miłości bywa szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Mój pierwszy wzdychał skrycie, cierpiał, kochał mnie nad życie, w serdecznej męce całował ręce, lecz serca mi nie skruszył, litość miałam w duszy, choć on często mówił. Szczęście trzeba dać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok i tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba dać, jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śni. Innego znów poznałam, serce w dani mu oddałam, bez słów, bez skargi, oddałam wargi. Myślałam często skrycie, że oddałabym mu życie i siebie samą, gdyby zabrać chciał. Lecz wiem, że on żartował, gdy mnie pieścił i całował, tak byłam biedna, tak sama jedna. Przebłagać chciałam życie, więc szeptałam skrycie, gdy mnie porwał czasem szał. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie. Pustka w sercu, w duszy mrok i tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śni. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie. Pustka w sercu, w duszy mrok i tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Hania Śleszyńska. Hania. Mam przyjemność przedstawić państwu teraz kolejną debiutantkę. W
Krakowie. Jest ona na pewno już dobrze znana, bo jest aktorką Teatru Bagatela. A nam razem z Łukaszem Żurkiem zaśpiewa piękną piosenkę Parole, parole. Aleksandra Godlewska i Łukasz Żurek. To dziwne, ten wieczór jest tak magiczny. Patrzę na ciebie i czuję się, jakby to było pierwszy raz. Znów burzy słów, ocean słów, tych samych słów. Już nie wiem, jak ci to powiedzieć. Nie tylko słów. Jesteś najpiękniejszą historią miłosną, którą chciałbym czytać bez końca. Słodkich jak miód, kruchych jak lód, zbyt pięknych słów. Jesteś moim wczoraj i moim jutrem, moją najdoskonalszą prawdą. Lecz dla mnie dziś to już wspomnienia, o których będę tylko śnić, to smuga cienia. Jesteś jak wiatr grający na skrzypcach, wiatr unoszący zapach róż. Wiem, zawiem, twój cały słodki świat. Wybacz, ale czasami cię nie rozumiem. Nie dla mnie, kochanie, niech dla innej już rajem się stanie. Niech wiatr zaśpiewa nam na pożegnanie. Bo każdy z twych słów czułych jak błękit dociera do uszu, lecz nie do serca już. Jeszcze jedno słowo. Przysięgam, to nie są tylko słowa. Parole, 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 parole. Kupiłeś mnie słowa alkoholem, zbyt pięknych słów. To jest moje przeznaczenie, mówić do ciebie. Mówić do ciebie tak, jak za pierwszym razem. Znów morze słów, ocean słów, tych samych słów. Bardzo pragnę, żebyś mnie zrozumiał. I tylko słów. Żebyś zechciała posłuchać mnie jeszcze jeden raz. Magicznych słów, którymi znów kłamiesz jak znów. Jesteś moim najpiękniejszym snem. Fałszywych słów. Moim cierpieniem i jedyną nadzieją. Nie pragnę już twoich słodyczy. Jedyne, czego słuchać chcę, to brzmienie ciszy. Jesteś czarodziejską muzyką, kołyszącą gwiazdy do snu. Wiem, co wiem, twój cały słodki świat. Wiem, że gdybyś nie istniała, to bym cię wymyślił. Nie dla mnie, mój panie, niech dla innej już rajem się stanie. Jej pod gwiazdami obiecuj kochanie. Bo każdy z tych słów czułych jak popiół dociera do uszu, lecz nie do serca już. Jeszcze jedno słowo, naprawdę jedno. Parole, parole, parole. Posłuchaj mnie. Parole, parole, parole. Kocham cię. Parole, parole, parole. Przysięgam, to nie są tylko słowa. Parole, 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 parole. Ubiłeś mnie słowa alkoholem zbyt pięknych słów. Piękna. Parole, 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 parole. Prześliczne. Parole, parole, parole. Najpiękniejsze. Parole, 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 parole. Kupiłeś mnie słowem alkoholem zbyt pięknych Aleksandra Godlewska, Łukasz Żurek. Zrobiło się bardzo romantycznie, ale teraz opowiemy Państwu o miłości, będzie taka jazzująca, powiedziałabym, opowieść o miłości, bo piosenka, którą kiedyś śpiewał Nat King Cole, a więc na pewno będzie to piękna piosenka, bo on tylko takie śpiewał,
A przed Państwem znowu niezwykły duet Joanna Zagdańska i Marek Bałata. Will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be Joanna Zagdańska, Marek Bałata. Ale już się zrobiło tak podniośle, już się zrobiło tak wzruszająco, że szybciutko musimy przełamać ten nastrój, a więc kto to może zrobić? Tylko nasi niezawodni Blues Brothers.
Ladies and gentlemen, jak się macie? Na dobro nastał czas niezależnych kobiet i samodzielnych mężczyzn. Witamy wszystkich wyzwolonych od miłości, czułości, nagości i innych wspaniałości. Witamy panie, które odstawiły na to poczucia i zamarzają od środka. Witamy panów, którzy odstawili na bok panie i są zimni jak lód bez whisky. Ludzie! Życie bez miłości jest nic nie warte! Bez seksu to bez sensu! Każdy chce kochać! Ja! Ty! On! Każdy człowiek! Każdy człowiek! Każdy czeka na człowieka! Każdy czeka na człowieka! Bez lach! Śnił nam się law, śnił się los. I zaraz byś! I zaraz byś! Z miłości gryzł! Z miłości gryzł! Także i ty! Także i ty, także i ty, także i ty, także i ty. Ta zmysła kraj i nie mów, że to zimny kraj. Już nie miłość, przecież nie, to czadu, 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 daj ty weź. Że to zimny kraj, widzę miłość przecież nie. To czadu, 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 daj mi weź. Także i ty, także i ty. Na co czekasz? Lubisz się grać sam? Gratulacje dla tych, którzy rozpoznali, że to numer Blues Brothers. Są tacy, którzy myśleli, że chodzi o Big Brother. Cóż, kochani, mała różnica cieszy. Bo kochani, życie nie należy do cyników! Życie należy do zakochanych! Każdy chce kochać! Pani też chce kochać! I pan? I pan! I pan! Każdy czeka na człowieka! Każdy czeka na człowieka! Każdy czeka na człowieka! Raczej ty. Grażyna Torbicka. Radny Piotr Gąsowski. Proszę państwa, nie mamy wątpliwości w tej chwili. Wszystko nam mówi, że nas ktoś pokochał. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził. Ktoś to pokochał.
i śpiewamy razem. Jeszcze.